Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Mateusz Grzesiak i z wykształcenia jestem psychologiem, a z zawodu coachem i trenerem. Pomagam ludziom i organizacjom ulepszać działania i osiągać zaplanowane cele. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak znaleźć czas, gdy go nie ma, a tak naprawdę jak skutecznie tym czasem zarządzać. Będziecie potrzebowali kartki papieru oraz długopisu. Na tej kartce wypiszcie wszystkie swoje najważniejsze role życiowe. Przykładowo, ja jestem mężem, synem, tatą, pracuję oraz mam czas dla siebie, czyli czas wolny. W każdej z tych ról masz zupełnie innego rodzaju zadania do wykonania i w inny sposób spędzasz czas. Przykładowo, ja z moją córką się bawię, a z żoną chodzę na randki. Dla odmiany w pracy mam określonego rodzaju odgórnie ustalone cele, które muszę wykonać. Wypisz bardzo dokładnie wszystkie aktywności, które będziesz realizował w ramach każdej z tych ról i zastanów się, gdzie będziesz w tę rolę wchodził. Bardzo przydatne jest pracowanie w pracy, ale nie przynoszenie pracy do domu. Bardzo istotne jest, żeby chodzić na randkę ze swoim partnerem, ale nie rozmawiać wtedy na przykład o dzieciach, a dla odmiany w chwili, gdy bawisz się z dzieckiem, to warto, żebyś był całkowicie temu poświęcony. Dzięki temu każda z tych ról będzie miała miejsce dla siebie, a Ty zyskasz coś, co w świecie psychologii jest zwane jako work-life balance, czyli balans pomiędzy życiem rodzinnym oraz życiem zawodowym. Zastanów się, ile konkretnie czasu i kiedy dokładnie chcesz poświęcić na wykonywanie każdej z tych ról. Być może pracujesz od 8 do 16, od poniedziałku do piątku, ale za to chcesz poświęcić 1 godzinę dziennie swojemu dziecku, a raz w tygodniu wyjść na randkę ze swoim partnerem. Być może wystarczy Ci 1 weekend poza miastem raz w miesiącu, po to, żeby być zadowolonym z tego, jak spędzasz czas wolny, a może wolisz go nieco skrócić, ale za to zintensyfikować, wychodząc raz w tygodniu do kina, do teatru, czy też uprawiać kilka razy w tygodniu fitness czy inny rodzaj sportu. Najistotniejsze jest, bo za każdym razem zależy to od Ciebie, żebyś sam negocjował ze sobą, ile konkretnie czasu, na jakie aktywności chcesz poświęcać. W chwili, gdy to zrobisz i opiszesz, będziesz miał gotowy system zarządzania swoimi osobowościami i będziesz wiedział, ile czasu, której z nich, kiedy dokładnie i w jakim miejscu chcesz poświęcać. A dzięki temu, teraz bazując na tym systemie, jesteś w stanie mieć swoje życie pod kontrolą. Dzięki temu czasu nie będzie Ci brakować, bo najzwyczajniej w świecie będziesz go robił, a robił na to, co chcesz w życiu osiągać w różnych rolach. Pamiętaj o tym, że mimo iż praca często wydaje nam się być najistotniejsza, to jeżeli w domu mamy przykładowo konflikty z naszą rodziną, to wtedy również praca przestaje tak cieszyć jak wcześniej. Dlatego równowaga pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym jest niezwykle istotna. Twoje potrzeby jako niezależne jednostki są tak samo ważne, jak i potrzeby Twojego szefa, dla którego pracujesz, oraz potrzeby Twojej żony czy Twojego męża, z którym żyjesz pod jednym dachem. Dlatego upewnij się, że każda z tych ról jest w odpowiedni sposób zarządzana. Podsumowując, po to, żeby mieć więcej czasu, wypisz na kartce papieru wszystkie swoje role życiowe, określ dokładnie ich aktywności i zastanów się, ile czasu poświęcisz każdej z nich i w jaki konkretnie sposób to zrobisz. A dzięki temu zyskasz balans pomiędzy życiem rodzinnym oraz zawodowym, który jest fundamentem szczęścia. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do komentowania. Jeżeli to, co zobaczyliście, jest dla Was przydatne i wartościowe, to zapraszam do oglądania kolejnych odcinków oraz dzielenia się tym filmem z innymi. Do następnego razu.